Rozmowa dnia w News Radio. To rozmowa dnia w News Radio. Dziś moimi gośćmi są Malwina Jankowska, interdyscyplinarne koło Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. I Magdalena Sambor-Reichardt, doktorancko-studencka organizacja społecznej odpowiedzialności Uniwersytetu Szczecińskiego. Dzień dobry. Strasznie długie te nazwy, ale wybrnęliśmy. Dziewczyny, organizujecie bardzo fajną akcję, to już druga edycja. Co byście o niej powiedziały? Generalnie skupiamy się na zwierzętach. Skupiamy się na zwierzętach i to jest dla nas najważniejsze. Jako doktoranci też jednak jesteśmy i czujemy się jako członek całej społeczności, więc chcemy też ten swój czas, to swoje zaangażowanie poświęcać na rzeczy dobre i rzeczy ważne. W tym roku to już jest druga edycja akcji Uszy do Góry, w której zbieramy zarówno karmę, jak i akcesoria dla zwierząt. I mamy nadzieję, że w tym roku będą to równie owocne dary, co w zeszłym roku, które przekażemy na rzecz TOZ-u i Zwierzęcego Telefonu Zaufania. To są jakieś specjalne karmy, jakieś specjalne akcesoria, czy po prostu zbieracie wszystko, co przyniosą studenci i pracownicy uniwersytetu? Oczywiście zbieramy wszystko, natomiast na naszym wydarzeniu hashtag Uszy do Góry 2 na Facebooku znajdują się także grafiki, gdzie weterynarze, osoby zajmujące się szczegółowo tym tematem, publikują po prostu te karmy, które mają dobre składy, które są najbardziej przydatne i przede wszystkim nie szkodzą zwierzętom. Okres przedświąteczny, okołoświąteczny i przed Nowym Rokiem to taki okres, gdzie tych zwierząt w schroniskach pojawia się coraz więcej. Tak, jest to efekt nietrafionych prezentów na Boże Narodzenie. Z tego miejsca apelujemy, proszę rozważyć ten pomysł. Jeśli chcieliby Państwo komuś podarować zwierzę, proszę to uzgodnić, czy rzeczywiście wszyscy są na to przygotowani i sprawdzić, czy może wcześniej, czy ktoś nie jest uczulony, na przykład na sieć zwierząt, dlatego że to jest ogromny dramat zwierząt później po świętach, kiedy trafiają niekochane do schronisk. No, często też wydajemy naprawdę duże pieniądze na zakup pieska, a okazuje się, że to psy w schronisku i koty w schronisku czekają też na adopcję, prawda? Dokładnie tak i warto to podkreślać, warto o tym rozmawiać, że nie zawsze hodowla to jest miejsce, z którego warto wziąć zwierzęta. Naprawdę te zwierzęta czekają, są takie żądne tej miłości i tego człowieka, który naprawdę szczerze zatroszczy się, zadba i pokocha tą małą istotę. Mhm. A jak Wam się współpracuje z TOZ-em? Bo to już drugi raz. W zeszłym roku akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. W tym roku już widać jakieś postępy w zbiórce? Są pierwsze dary. Z TOZ-em współpracuje nam się bardzo dobrze, podobnie jak ze Zwierzęcym Telefonem Zaufania. Ja sama mam dwa koty i wcześniejsze koty, które były chore, niestety, były leczone w TOZ-ie i czuję sama też osobiście ogromne zobowiązanie dla tej organizacji, w stosunku do tej organizacji i chyba każdy, kto ma zwierzęta, wie, jaka to jest ważna akcja. Myślę, że nie musimy dużo tłumaczyć każdej osobie, tej osobie, która ma zwierzę i wie, jak ważne są relacje też i jak ważne jest to, żeby je dobrze karmić, bo one niestety również poprzez złą karmę często nabywają choroby. No i wtedy weterynarze mają naprawdę sporo do zrobienia, jeżeli chodzi o leczenie naszych zwierząt. Ty, Malwina, też masz osobiście pieska, prawda? Oczywiście. A ty, Mateuszu? Mam pieska. Ja niestety nie. Mam pieska. I właśnie to, co już zostało powiedziane, że naprawdę te zwierzęta pozwalają nam obudzić w sobie takie dobre, pozytywne uczucia. Ta emocjonalność cały czas pracuje, kiedy mamy tą bliskość właśnie ze zwierzęciem. Dlatego cieszymy się naprawdę, że mamy tę przyjemność już drugi raz organizować tę akcję i że drugi raz cieszy się ona takim zainteresowaniem zarówno doktorantów, jak i w ogóle całego środowiska akademickiego.
Wielkopolskiego, więc jest to szczególnie ważne, że wszyscy instytuty, wydziały, czy także my jako szkoła doktorska nieustannie pracujemy, by takie akcje się działy, by były one kontynuowane i by jednak pomagać, nieustannie pomagać. Może warto jeszcze wspomnieć o pomysłodawczyni tej akcji, Oldze Sierawskiej, która serdecznie pozdrawia Państwa. I ona wraz z Agnieszką Smuczyńską z Doktorancko-Studenckiej Organizacji Społecznej Odpowiedzialności Uniwersytetu Szczecińskiego zainicjowały w zeszłym roku tę akcję. Ja myślę, że też warto właśnie o tym wspomnieć, bo my bardzo często nosimy w sobie jakieś myślenie o potrzebie działania, ale ważne jest to zrobienie tego kroku. To znaczy ruszenie z akcją. I to, że akcja teraz ma kolejną edycję, to jest też właśnie dowód na to, że jest ta potrzeba, ale przede wszystkim potrzeba zwierząt. I jeszcze raz apelujemy o to, żeby robiąc świąteczne zakupy, pomyśleć o tym, czy nie warto zajrzeć do alejki z pokarmem dla zwierząt i dołożyć do koszyka. No właśnie, a gdzie byśmy mieli te dary przynosić wszystkie? Bo o tym nie powiedzieliśmy, a to chyba najważniejsza kwestia, bo jak już obkupimy się w karmę dla zwierząt, co dalej? Oczywiście, że tak. Zapraszamy serdecznie wszystkich do budynków Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego przy ulicy Mickiewicza 16 i 18. Tam znajdują się oznakowane pudełka, do których możemy wkładać zarówno karmy dla psów, kotów, zwierząt, jak i akcesoria, które również są niezbędne, są przydatne. Także Mickiewicza 16 i 18. Gdyby ktoś z Państwa chciał się upewnić co do na przykład adekwatności karmy czy jakichś akcesoriów, które chciałby przynieść, my też jesteśmy na Facebooku, można do nas wysłać wiadomość, zapytać się. Możemy też jakby uzgodnić ewentualnie większy odbiór karmy z jakiegoś innego miejsca. Dokładnie tak, zapraszamy właśnie również do dołączenia do naszego wydarzenia na Facebooku, hashtag Uszy do Góry, edycja druga. Można nas znaleźć i to wydarzenie także na profilu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego i także na stronach naszych patronów, czyli News Radia i Univizji. Także zapraszamy serdecznie. Zwierzaki będą Wam wdzięczne. To jeszcze tak na koniec chciałbym zapytać, bo jesteśmy w takim okresie, gdzie naprawdę tych akcji charytatywnych jest bardzo dużo i to zwłaszcza patrząc też na plakaty na naszej uczelni. W jaki sposób chcecie się przebić właśnie do studentów i do pracowników, żeby właśnie akurat waszą akcję wsparli? Ale ja nie wiem, czy my musimy od razu mówić w kontekście konkurencji. Chcielibyśmy głośno mówić o tej akcji, ale u nas jest wiele równoległych akcji i możemy tylko zachęcać do tego, żeby się włączyć w każdą akcję. Bo możemy sobie też jasno powiedzieć, że my uczący się na uniwersytecie, doktoranci, studenci, jesteśmy grupą uprzywilejowaną i bardzo często żyjemy w jakichś takich kontekstach konkurencyjnych, mówi się, jesteśmy poddawani ocenom. Na tej płaszczyźnie możemy poczuć coś takiego jak common, coś wspólnego i chociażby wspólną odpowiedzialność, ale też jakby współdziałanie i wyjść poza kontekst konkurencyjny. Zatem zapraszamy do włączenia się w akcję Uszy do Góry, ale też nie wszystkie akcje, które są obecnie w toku, są też jakby współpracą. No i to jest piękne na naszym uniwersytecie, że wszyscy potrafimy współpracować. Życzymy Wam powodzenia, życzymy wszystkiego dobrego i organizatorom, i zwierzakom, do których te dary trafią. Przypomnijmy, że warto od czasu do czasu też odwiedzić schronisko i zastanowić się, czy by nie adoptować jakiegoś zwierzaka. A jeżeli nie możemy przygarnąć, to chociaż w ten sposób pomóżmy, że przynieśmy karmę albo przysłowiowy drapak dla kota, prawda? Czekamy do 22. pudełku na Mickiewicze. Czyli jeszcze 2 tygodnie. Z tego, co się orientuję, gorąco dziękuję za wizytę w naszym studiu. Malwina Jankowska i Magdalena Sambor-Reichardt gościły w naszym studiu, o tak powiem. Dziękuję bardzo i dobrego dnia. Dzięki. Dobrego czasu adwentowego. Rozmowa dnia w News Radio.